Przyszedł czas, żeby troszeczkę powiedzieć o wędziskach. Słuchajcie, no więc zrobiłem taki szach i mat, ponieważ byłem wędkarskim.com, zamacałem parę wędzisk, no i jedno mi się bardzo, ale to bardzo spodobało, ponieważ było bardzo lekkie. No taka. Co o niej możesz powiedzieć, Rafale? To jest bardzo fajna nowość z klubu Big Slide. Kijek bardzo szybki, pomimo że cenowo wygląda bardzo fajnie, bo to jest kijek za 130 zł. Spokojnie połowimy na niego sandacza na lekko i okonia. Ci, co mnie znają, wiedzą, że mam uszkodzone ramię i no i nie dam rady na dłuższą metę stanąć w szranki z, no, z wami i łowić na przykład sandacze, a zapowiadały się super zawody Władkowy sandacz. No i zobaczcie, coś takiego sobie ubzdurałem po prostu. No musiałem to mieć. Big Slide naszego rodzimego twórcy Mikado. Bardzo wędzisko delikatne, zobaczcie, minimalistyczne, naprawdę bardzo fajne wędzisko. Krótkie, 2,10, ciężar wyrzutu do 22 gramów i najważniejsze, bardzo tanie. Ja zresztą, no byłem wędkarskim.com, macałem to wędzisko, ale mówię, co mi szkodzi, napiszę do Mikado. Może Mikado będzie chciał w jakiś sposób wspomóc naszą telewizję i po prostu przysłać to wędzisko do testów. No i stało się, mamy to wędzisko, bardzo fajnie się im operuje, aczkolwiek zobaczcie, tutaj mamy Stradica 4000 Shimano podpięte. To jest za ciężki kołowrotek, naprawdę. Do tego typu wędzisk, takich delikatnych, no trzeba te kołowrotki dobierać mniejsze. Takie myślę, że 2000, ekstremalnie to będzie 3000. No jeżeli na sandacza, no to myślę, że 3000 trzeba byłoby mieć. Jeszcze jedno, jeżeli zakładacie, że będziecie łowić tylko konie w porcie i to jeszcze gdzieś tam na lekko, na drop shotik, taki plajer mikadowski jest no, rewelacyjny. Macie tam film z Motławy. Ja na to wędzisko złowiłem szczupaka 66 cm. Przepięknie się gieło, naprawdę super wędzisko. Tylko pamiętajcie, że do tych wędzisk bardzo, bardzo, ale to lekkich, delikatnych, należałoby troszeczkę mniejsze kołowrotki używać, bo jak użyjecie ciężki kołowrotek, to straci to nieco sens. Te wędziska są bardzo delikatne, bardzo lekkie i naprawdę się łowi nimi wyśmienicie.